świętujemy 120-lecie Opla. Specjalna oferta na wszystkie modele samochodów z 2019 roku. Zaprasza Opel w Jałkowski w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju. Dzisiaj nad ranem w Świerklanach spaleniu uległ jeden z budynków przy ulicy Plebiscytowej. Straż pożarną o palącym się pustostanie zaalarmowali sąsiedzi. Strażacy ogień gasili ponad 5 godzin. Zniszczeniu uległ dach i wnętrze budynku. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. W gaszeniu pożaru brały udział jednostki Straży Pożarnej z Rybnika i Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklanach.